Witam Państwa w programie Ważne dla Gminy Sieradz. Moim gościem w dniu dzisiejszym jest wójt gminy, pan Jarosław Kaźmierczak. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie wójcie, to jest taki szczególny czas, bo powoli kończy się już styczeń. Przedsięwzięć z pewnością jest bardzo dużo, ale informacji, które warto byłoby przekazać mieszkańcom gminy, myślę, że jeszcze więcej. Może zacznijmy, panie wójcie, od uchwały Rady Gminy i od budżetu gminy na 2021 rok. Proszę powiedzieć, jak on wygląda w części wydatków, w części dochodów. No i o priorytetach będziemy musieli w trakcie naszej rozmowy porozmawiać, co przede wszystkim i gdzie będzie dobrego się działo w części inwestycyjnej. Oczywiście bardzo się cieszę, że Rada Gminy uchwaliła budżet na 2021 rok. Na koniec grudnia Rada Gminy uchwaliła budżet w kwocie 60 549 958 zł. To są dochody gminy, a wydatki gminy planujemy na kwotę 65 320 249 zł. Wydatki majątkowe, wydatki inwestycyjne, które planujemy na 2021 rok, wniosły ponad 12 milionów złotych. Najważniejsze inwestycje, które planujemy na 2021 rok. No tak, to chyba jest najciekawsze i najbardziej interesuje zawsze naszych widzów. Przede wszystkim drogi, chodniki, no, inwestycje w oświatę, to co jest najważniejsze, jeżeli mogę prosić panią wójcie. Dalej inwestujemy w infrastrukturę drogową. Kontynuujemy przebudowę drogi gminnej Chojne, Stoczki. To jest kolejny etap tej inwestycji. Również nowa inwestycja z programu dróg samorządowych województwa łódzkiego, przebudowa ulicy Kościerzyńskiej wraz z odwodnieniem. To jest następna taka największa inwestycja. Remonty dróg w miejscowości Mnichów, remonty drogi w miejscowości Kolonia Okręglica, remont drogi wraz z remontem mostu na rzece Warcie w miejscowości Biskupice. Na to żeśmy pozyskali z funduszu inwestycyjnego COVID-19 ponad 400 tysięcy złotych na tą inwestycję. Remont drogi w miejscowości Stawiszcze, jest to droga dojazdowa do ujęcia w Helenowie. Również droga dojazdowa w Bogumiłowie, osada Borek. No i remont, kontynuacja drogi Chałupki Chojne. W tej miejscowości była inwestycja realizowana, trasa S8 budowana i mieszkańcy no, nawet odcinka asfaltu nie mają i chcemy tam mieszkańcom pomóc. I na odcinku 994 metry wyremontować tą drogę, położyć nakładkę asfaltową, także ta droga jest w budżecie gminy. Również mamy rozbudowę wodociągów, to rozbudowa wodociągów właśnie na ulicy Kościerzyńskiej w Harupi Małej, również rozbudowa wodociągu Dąbrowa Wielka Kalinki i rozbudowa wodociągu w miejscowości Kłodzku. Panie wójcie, przecież jest jeszcze jakaś grupa osób, domost w gminie, która no, niestety nie przyłączyła się jeszcze i potencjał jako taki, no to jest liczba rzędu ponad 100 na pewno. To jest chyba moment taki, w którym też można zaapelować do tych, którzy się przeprowadzają, rozpoczynają życie na terenie gminy, żeby nie tracić czasu i jak najszybciej te przyłącza realizować, bo przecież w tym też pomagacie, tak? Właśnie pomagamy do przyłącza, dopłacamy 700 zł, również dopłacamy 2 zł do metra sześciennego ścieków właśnie w tych miejscowościach, gdzie będziemy realizować te inwestycje drogowe. Chcemy poinformować mieszkańców, aby przyłączyli się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, żeby później znowu nie rozwalać tych dróg. W tej chwili procedury przetargowe i inne związane z realizacją projektów w ramach odnawialnych źródeł energii są zakończone i w zasadzie, panie wójcie, chyba nie skłamię, jak powiem, że tą kropką nad i była ostatnia umowa podpisana na fotowoltaikę. W ramach tego projektu na terenie gminy realizowali będziecie instalacje solarne, pompy ciepła plus fotowoltaikę. To dotyczy kilkuset rodzin w naszej gminie.
Proszę powiedzieć, od kiedy zaczynacie, które projekty? Zakończyliśmy procedować przetarg na odnawialne źródła energii. Był to przetarg unijny, dosyć skomplikowany. Kilka słów może na temat kosztów całkowitych i tej inwestycji. Cała inwestycja, gmina pozyskała ponad 3 miliony złotych z Unii Europejskiej. Na tą inwestycję ponad 1 000 000 złotych dopłacamy z budżetu własnego. Będziemy montować tak instalacje, kolektory słoneczne 83, tak potocznie 15 solary. Instalacji powietrznych pomp ciepła i 169 instalacji fotowoltaicznych. Dwa przetargi zostały zakończone na pompy ciepła i na kolektory słoneczne już w zeszłym roku. Właśnie dzisiaj podpisałem umowę na fotowoltaikę, na instalacje fotowoltaiczne. Firmy, które wygrały przetarg, będą robić pomiary i będziemy rozpoczynać tę inwestycję. Myślę, że jeżeli warunki pozwolą, to już w miesiącu marcu powstaną pierwsze instalacje na terenie gminy. Czy te projekty w ramach odnawialnych źródeł energii będą kontynuowane w przyszłości? Gmina staje się coraz bardziej proekologiczna. Rozmawiamy coraz głośniej nie tylko o powietrzu, ale rozmawiamy również o naszym zdrowiu w sensie plastików. Mówimy tutaj również stop plastikom, czyli idziemy w tą stronę. Oczywiście, no jak zakończymy tą inwestycję, montaż tych instalacji, na pewno w nowym rozdaniu unijnym ukażą się nowe programy i na pewno gmina będzie dalej kontynuować te programy i pomagać mieszkańcom, aby korzystali z odnawialnych źródeł energii. Ale mieszkańcy również mogą skorzystać z wyjściów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie na solary, na pompy ciepła, na fotowoltaikę w własnym zakresie. Chcielibyśmy, żeby mimo wszystko, czy to państwo, czy gmina, w trosce o zdrowie społeczeństwa, w jakiś sposób wspierała nas finansowo. No oczywiście tu jest bardzo wysoka dotacja, bo jest około 80% dofinansowania. Jest taka szansa, że będzie kontynuacja, że myślicie o tym poważniej, będziecie szukali środków, żeby zaspokoić potrzeby, bo na fotowoltaikę, w ogóle na odnawialne źródła energii, ta świadomość społeczna jest tak duża, że popularność tego rodzaju instalacji z dnia na dzień rośnie po prostu. Po zakończeniu tego programu, który chcemy, myślę, że do końca listopada te instalacje zostaną zamontowane, bo tak jest w umowie z wykonawcami. Myślę, że w następnych latach będziemy też szukać programów i kontynuować te programy. No tak, do końca podwójki nie dał mi się namówić na 100% zapewnienie, że tak rzeczywiście będzie, ale obiecujemy, że w kolejnych programach będziemy przyciskali ten temat i mam nadzieję, że ta kontynuacja, bo życie po prostu zmusza do tego, żeby w tą stronę pójść. Ostatni temat, taki trudny. Dzisiaj mamy 27 stycznia, kolejna sesja, posiedzenie radnych gminnych, na której będziecie rozmawiali również o cenach wody i ścieków. Szanowni Państwo, miasto przyszło do gminy, żeby pozyskać środki na tą inwestycję i mój poprzednik i poprzednicy pana prezydenta złożyli taki wniosek do Funduszu Spójności i otrzymali dofinansowanie w 2006 roku. 55% całej inwestycji otrzymało dofinansowanie na tą rozbudowę sieci sanitarnej na terenie gminy i na rozbudowę sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta. Także tutaj największa inwestycja na terenie gminy, bo ponad 120 milionów cała inwestycja wyniosła. Była przygotowana cała dokumentacja, z tym studium wykonalności było dużo miejscowości ujętych, ale było, że musi być 120 osób zamieszkałych na 1 kilometr. Ale to były takie konkretne założenia, których do końca nikt nie był w stanie przeliczyć i stwierdzić na 100%. To po prostu były domniemania. Patrząc na perspektywę rozwoju miasta, czy też gminy. No oczywiście nie są zobowiązujące, ale no niestety plany, które no planuje się do pozyskania środków, no są to trochę dane zawyżone. Ale przejdźmy teraz do konkretów. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? 19 stycznia mamy nowe stawki. Prezes Wód Polskich po
kilkukrotnym złożeniu wniosków przez MPWiK Sieradz i pana prezydenta. Trzy razy my odwołaliśmy się od tego wniosku o taryfy za wodę i ścieki. Były pozytywnie dla gminy Sieradz odrzucone przez prezesa Wód Polskich. No niestety no, za kolejnym razem 28 grudnia pan prezes Wód Polskich zaakceptował taryfy, które będą obowiązywać na terenie miasta i gminy Sieradz. Także no, tutaj jest bardzo duża rozbieżność w tych taryfach. Na terenie miasta stawka wynosi 13,73 zł, woda 4,80 i ścieki 8,93 zł, co stanowi wzrost tylko 0,81 zł. W ogólnym stanowi 6,3%, a na terenie gminy jest to stawka 20,87 zł, woda 5,74 zł i ścieki 15 zł i 15 groszy. Wzrost 4,80 zł i stanowi 29,90%. Prawie 30% wzrosła woda i ścieki na terenie gminy Sieradz. No, dlatego my, mieszkańcy gminy, ja również tutaj jako przedstawiciel mieszkańców, nie zgadzamy się z takimi z taryfami, które będą obowiązywać na terenie miasta i gminy. Jest to dyskryminowanie mieszkańców gminy. Nie mogą być takie rozbieżności w cenach. No, dlatego też składamy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarstwa. Składacie ODK. Skargę i jakaś tam procedura z tym związana będzie w dalszym ciągu realizowana, a na efekty niestety musimy poczekać. Zakładacie, że będziecie dotowali ten nasz sześcianek. Oczywiście dzisiaj będziemy procedować uchwałę o dopłacie do ścieków 2 zł do metra sześciennego. Mieszkańcom będziemy dopłacać do ścieków, także myślę, że ta uchwała będzie trochę taniej. Będzie taniej dla mieszkańców. Jest to bardzo wysoka stawka za wodę i ścieki, jest to niesprawiedliwe. Z jednej nitki, co idzie woda dla mieszkańców miasta i gminy, są inne taryfy za wodę i ścieki. No, to jest takie, moim zdaniem, dyskryminowanie mieszkańców gminy. No, nie możemy się zgodzić z tak drastyczną podwyżką dla mieszkańców gminy, a dla miasta na przykład ścieki o 17 groszy zostały obniżone. Problem jest i to poważny. Kończąc to nasze dzisiejsze spotkanie, Szanowni Państwo, miejmy nadzieję, że w kolejnych programach ważne dla gminy Sieradz pan wójt będzie miał zdecydowanie lepsze informacje do przekazania. Z pewnością tą dobrą informacją jest to, że rusza projekt odnawialnych źródeł energii i z tego, co słyszę, to chyba nie jest koniec, Szanowni Państwo, że naciągniemy pana wójta na zapewnienia, że ten dalszy ciąg będzie, a tutaj kwestia ścieków wody jest otwarta. Radni podejmą decyzję. Miejmy nadzieję, że to postępowanie, które będzie się toczyło w dalszym ciągu, wpłynie w jakiś sposób na zmianę stawek na korzyść mieszkańców gminy. Warto o tym też na koniec pamiętać, że jednak trzeba się w jakiś sposób odnieść do tej wspólnej odpowiedzialności za koszty tego metra sześciennego i ci, którzy się jeszcze nie przyłączyli z różnych względów, tak, powinni to poważnie przemyśleć. Brakuje nam jeszcze z naszych wyliczeń 130 przyłączy, no tutaj z wyliczeń MPWiK-u wychodzi właśnie tam jest różnica. 280, ale nie wiem, prawdopodobnie nie były ujęte pustostany, które są domy, nie zamieszkały przez mieszkańców, którzy wyprowadzili się, nie ma jeszcze właścicieli albo spadkobierców tych nieruchomości, także tutaj są takie rozbieżności w tych informacji, którą przedstawił nam prezes MPWiK-u. Państwa gościem w programie Ważne Sprawy był wójt gminy, pan Jarosław Kaźmierczak. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych programów Ważne dla gminy Sieradz.